Dzień dobry, Maciej Wiśniewski, witam i zapraszam na program Wieści z Lubina. Zaczynamy od tenisa ziemnego, bo wczoraj się odbył turniej na kortach RCS-u w Lubinie. W najbliższy wtorek, 19 czerwca o godzinie 11 odbędzie się turniej dzieci piłkę nośną rocznik 2000 i młodsi. Serdecznie zapraszamy. Wszyscy oczywiście dostali nagrody i zapewne na turnieju piłki nożnej też dostaną. A to już konferencja dla dziennikarzy na otwarcie nowej hali sportowej w Lubinie, hali, która pomieści 3714 osób, w tym na trybunach stałych około 2100 miejsc, na trybunach składanych ponad 1500 miejsc, a na lożach VIP 36 miejsc. I najbliższa impreza w naszej hali to będzie Memoriał Henryka Kruglińskiego już w najbliższy weekend, a 27 sierpnia impreza na nowej hali, mecz kwalifikacji do turnieju finałowego Eurobasketu Polska-Austria. A więc od 7 września 2011 roku do 27 do 16 sierpnia 2014 roku musieliśmy czekać na nową halę w Lubinie i w końcu ona jest. Na razie mieszkańcy Lubina mogą ją zobaczyć za pośrednictwem telewizji, ale potem tam sami się przekonają, że to jest fantastyczne przedsięwzięcie. A teraz pozostajemy w klimacie piłkarskim, tylko przenosimy się do innej dyscypliny i piłka nośna. 51 minuta meczu Chojnice Zagłębie Lubin. Arkadiusz Błąd strzela bramkę zza pola karnego po błędzie Iwańskiego, który zbyt łatwo przepuścił piłkę, a Rafał Misztal nie zdołał obronić piłkę, bo on też wyszedł za pole karne i Zagłębie wygrywa swój drugi mecz w sezonie. Następne spotkanie z Wisłą Płock. A ja przypomnę, Termalika Brukbet Nieciczana na pierwszym miejscu, Zagłębie Lubin na drugim, które dają awans do Ekstraklasy, ale to dopiero druga kolejka. I my czekamy, co pokaże Zagłębie Lubin w meczu z Wisłą Płock już w najbliższą niedzielę o 12:30 w Orange Sport. Zapraszam. A teraz jeszcze na chwilę wróćmy do hali widowiskowo-sportowej. Ja już dziękuję za uwagę i przypominam, że w tym tygodniu jeszcze będzie film na temat hali widowiskowo-sportowej. Do widzenia.